pragnę się cała przemienić w miłosierdzie Twoje i być żywym odbiciem Ciebie, o Panie. Niech ten największy przymiot Boga to jest niezgłębione miłosierdzie Jego. Przejdzie przez serce i duszę moją do bliźnich. Te słowa świętej siostry Faustyny stały się motywem przewodnim tegorocznych kazań pasyjnych. Dzisiaj w Niedzielę Palmową, podczas naszych ostatnich rozważań, pragniemy, aby Bóg dotknął wreszcie naszego serca. Pascha Pana, Jego przejście, dokonało się w historii świata. Święta Faustyna pragnie, aby Bóg przechodził przez nasze serca. Od pamiętnej Paschy Pana aż do teraz Bóg przechodzi drogami tej ziemi, drogami naszych serc, udzielając się ludziom i światu. Uderz, Jezu, bez odwłoki, w twarde serc naszych opoki. Upał serca swego chłodzę, gdy w przepaść męki Twej wchodzę. Żal duszę ściska, serce boleść czuje. Oby się serce we łzy rozpływało. Tak wiele razy w czasie gorzkich żali śpiewaliśmy te wersety z nadzieją, że Pan Bóg poruszy właśnie nasze serca. Dlaczego? Bo serce jest zdradliwsze niż wszystko inne i niepoprawne. Któż je zgłębi? Pyta Jeremiasz. A Jezus dodaje: z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota. Całe to zło pochodzi z serca człowieka i czyni go prawdziwie nieczystym. Pascha Pana chce docierać do naszych serc. Jezu, przechodź przez moje serce i jak anioł śmierci zabij w nim wszystkie pierworodne i najpierwsze myśli grzeszne i podszepty pokusy. Zabij każde nikczemne pragnienie, wszelki bunt i nieprawość. Zabij wreszcie w moim sercu Twoim pragnieniem. Chcę tego, czego Ty chcesz. Chcę dlatego, że Ty chcesz. Chcę, jak Ty chcesz i jak długo chcesz. Jezu, przejdź jak słup ognia i zajaśnij pośród ciemności, w które popadło moje serce. Pokaż mi drogę, którą jesteś. Ukaż mi swą prawdę pośród zakłamania i oszustwa grzechu. Ogniem swej miłości zapal we mnie życie, które w Tobie było od początku. Jezu, przejdź jak słup ognia. Jezu, przejdź jak słup obłoku i zakryj moją nędzę i straszliwą biedę mego serca. Przejdź, Jezu, przez moje serce, jak niegdyś szedłeś przez łany zbóż i zobacz, czy moje serce plon przynosi i czy ziemia mojego serca nie jest jałowa i wyschnięta. Przejdź wreszcie jak wtedy, gdy szedłeś krzyżową drogą na mękę, upadając w proch
mojego skruszonego serca. Prochem jestem i w proch się obracam przed Tobą, Jezu. Ty, powstając z ziemi mojego serca, podnieś mnie ze sobą, abym powstał z moich grzechów i szedł dalej do Ciebie. Patrzymy na obraz Jezusa Miłosiernego i widzimy, jak Jezus lewą dłonią dotyka szaty na piersiach, jakby ją odsłaniając, jakby wskazując na swoje serce, które zostało przebite włócznią na krzyżu. Z boku Jezusa wypłynęła krew i woda, dwa promienie. Czerwony i blady mają bogate znaczenie. Wskazują na mękę Jezusa. Wskazują na Kościół, który rodzi się z przebitego boku Chrystusa. Wskazują też na sakramenty chrztu i Eucharystii. Woda jest obmyciem, usprawiedliwieniem. Obmyciem usprawiedliwiającym. A krew jest życiem, życiem dusz. Zbliżające się Triduum Paschalne będzie dla nas udziałem we mszy świętej Wieczerzy Pańskiej, a Wigilia Paschalna poruszy w nas wody Chrztu Świętego. Jak powiedział Jezus, siostrze Faustynie, szczęśliwy każdy, kto w blasku tych promieni żyć będzie, czyli każdy, kto wierny jest łasce Chrztu Świętego i godności Bożego Dziecka oraz posila się życiem samego Boga w Eucharystii. Zjadanie pokarmu przedłuża nasze życie. Aż trudno w to uwierzyć, że co 3 sekundy na świecie umiera jeden człowiek właśnie z głodu. Bierzcie i jedzcie, mówi Jezus. A my tak często nie chcemy przyjść do Jezusa, aby mieć życie, aby nie umrzeć z głodu. A przecież serca nasze głodne są. Głodne są miłości, szacunku, czułości, obecności i dobroci. Bóg karmi nas w obfitości swoją miłością. Odżywia nas, odżywia nasze serca. Rezygnacja z komunii świętej to skazanie siebie na śmierć głodową. To zagłodzenie w sobie zdolności kochania. A od czego ma być nasze serce, jeśli nie od kochania? Apostołka Bożego Miłosierdzia modliła się tak. Dopomóż mi, Panie, aby serce moje było miłosierne, bym czuła ze wszystkimi cierpieniami bliźnich, nikomu nie odmówię serca swego. Obcować będę szczerze nawet z tymi, o których wiem, że nadużywać będą dobroci mojej, a sama zamknę się w najmiłosierniejszym sercu Jezusa. O własnych cierpieniach będę milczeć. Niech odpocznie miłosierdzie Twoje we mnie, o Panie mój. W czasie naszych pasyjnych spotkań zapraszaliśmy tutaj w Bazylice Bożego Miłosierdzia w krakowskich Łagiewnikach Jezusa, aby przechodził przez nasze życie, przechodził przez nasze oczy do bliźnich, przez nasze uszy do bliźnich, przez nasz język do bliźnich, przez nasze nogi i ręce do drugich. Na koniec wreszcie prosimy,
aby Jezus przeszedł przez nasze serca. Serca zatwardziałe, zalęknione i strwożone, twarde i niepokorne, nieczyste i nienawistne, serca nierozumne i nieskore do wierzenia, błądzące i podzielone, serca ociężałe i wątpiące, nieobrzezane i ciasne. Kochani, jeśli coś w naszym życiu ma się zmienić na dobre, to pierwszym przystankiem zmiany jest właśnie serce. Tam się wszystko zaczyna. Tam jest początek. Tam jest linia startu. Stacją pierwszą nawrócenia jest Twoje i moje serce. Jak wiemy, do tej stacji prowadzi najdłuższa na świecie droga. Dlatego też o sercu mówimy na końcu. Szliśmy w jego stronę przez długie 40 dni. W pierwszą niedzielę tegorocznego postu widzieliśmy Ducha Świętego, który wypędził Jezusa na pustynię naszego serca, aby tam dokonała się nasza przemiana. Byliśmy świadkami, jak miłość Jezusa chce wypędzić nasz lęk. Byliśmy świadkami tego, jak posłuszeństwo Syna Człowieczego wypędza bunt ludzi, jak Jezus swą prawdą przepędza wszelki fałsz i nieprawdę, jak służba Jezusa wygania z nas chęć panowania nad innymi, jak Jezusowe przebaczenie wypędza nasz grzech, jak wreszcie życie bijące w piersi Jezusa wygania widmo nieuchronnej naszej śmierci. Biegnące ku nam ramiona Ojca, Jezus i Duch Święty kierują się niezmiennie od lat do naszych serc, natrafiając nierzadko na grunt skalisty, płytkiej i niepogłębionej wiary, na drogę naszego serca rozjeżdżoną pośpiechem i natłokiem informacji, na serce zagłuszone cierniami grzechów śmiertelnych. Otwartymi na krzyżu ramionami Jezus obejmuje świat cały i ludzi w tym świecie. Miłosierny Jezus przekracza nasze ciemności, przychodząc mimo drzwi zamkniętych, jak na tym obrazie, który znajduje się za moimi plecami. Jakby Jezus chciał ukochać tę kulę ziemską przedstawioną w tutejszym tabernakulum, a na tej kuli ziemskiej chciał ukochać każdego człowieka. W jednym z krakowskich kościołów znajduje się tabernakulum z podwójnymi drzwiczkami. Jedne otwierają się na zewnątrz, a drugie do środka. W tym obrazie ujawnia się przepiękna prawda o ludzkim sercu, bo drzwi naszego serca otwierają się do wewnątrz i na zewnątrz. Tak często myślimy, że Jezus przychodzi do nas i puka do drzwi naszego serca od zewnątrz. Ale kochani moi, jeśli Jezus do nas przychodzi w swoim Słowie, w Komunii Świętej, to znaczy, że w nas mieszka. To znaczy, że w nas uczynił sobie mieszkanie. I pomyślmy, że ten Jezus pragnie też z nas wychodzić. Wychodzić ku ludziom. Przechodzący Jezus pragnie przez ciebie, siostro i bracie, wychodzić.
wychodzić przez Twoje oczy do bliźnich, wychodzić przez Twoje uszy do bliźnich, wychodzić przez Twój język do bliźnich, wychodzić na Twoich nogach i Twoimi rękami ku bliźnim. Bóg chce, abyś stał się Jego marką. Bóg chce, abyś w świecie był Jego przedstawicielem, abyś w tym świecie został Jego świadkiem. Pozwolisz? Pozwolisz Jezusowi przechodzić przez Ciebie do bliźnich i świata? Niech Twoje miłosierdzie, Jezu, każdego dnia przechodzi swobodnie, bez przeszkód przeze mnie do bliźnich. Serce wielkie nam daj, zdolne objąć świat. Serce wielkie nam daj, mężne w walce ze złem. I niech w naszym życiu spełnią się słowa modlitwy siostry Faustyny. Pragnę, o Jezu, aby Twoje miłosierdzie przechodziło przez serce i duszę moją do bliźnich.